No, a teraz z cyklu drogowe, białostockie absurdy i nie tylko białostockie. Wiadukt łączący ulicę Sitarską z Przestory. Przechodzący wiadukt, który został wybudowany ze środków związanych z poprawą dostępności komunikacji zbiorowej w Białymstoku. W związku z czym czteropasmowy wiadukt i z dwóch pasów na każdej jezdni jeden pas jest wyłączony, bo jest bus pasem. Tylko problem polega na tym, że po tej trasie jeżdżą aktualnie, i to niezbyt często, dwa autobusy 25 i 107, czyli generalnie ten pas jest praktycznie w ogóle nieużywany, ale oczywiście nie można z niego skorzystać, nawet jak się stoi w korku, nie można wyprzedzić wolno jadącego pojazdu. A ten wiadukt przy okazji tak naprawdę nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych, bo jest też takie prawo, które mówi o tym, że im więcej budujemy dróg, tym ludzie częściej korzystają z samochodów, bo jest to po prostu wygodniejsze, szybsze, bardziej dostępne. I w pewnym momencie te korki po prostu w związku z większą ilością osób, które korzystają z samochodów, tylko narastają, a nie maleją. Bo miasto ma ograniczoną przestrzeń. Nie można przeznaczyć na przykład, nie wiem, 50, 60, 80% terenu w mieście na drogi. Jest to jakiś tam procent po prostu dostępny tylko na drogi. No i niestety. I niestety tak to się kończy. Natomiast, tak jak mówię, śmieszne jest... Tutaj zatrzymamy się na moment na przystanku. Tak, tylko dwie linie autobusowe. Zaraz będziemy jechać właśnie w takim korku samochodowym, bo ruch z kolei samochodowy jest całkiem duży. Ludzie korzystają z tego skrótu. Tak. No bo skoro ktoś zrobił taki wygodny przejazd. Natomiast problem jest taki, że tutaj były takie dosyć cenne tereny przyrodnicze, porównywalne z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Mokradła, Bagna. No i to zostało bezpowrotnie zniszczone przez zmianę stosunków wodnych. No tutaj widzicie po prawej stronie właśnie pan nie wytrzymał. Nie jest taksówką, więc pojechał nielegalnie po tym buspasie, mnie wyprzedził. No i tak cały czas tutaj jest, nie? Że generalnie po prostu patologiczne projektowanie, które doprowadza do patologicznych sytuacji łamania prawa przez innych kierowców. No bo to bez sensu, naprawdę. Ten pas jest cały czas nieużywany, pusty. A wszystkie samochody mają się tłoczyć na jednym pasie. Autobusów jak kot napłakał. Także miliony w błoto, zamiast na przykład dać te pieniądze na uruchomienie, dofinansowanie projektu kolei miejskiej, który naprawdę skutecznie by rozwiązał problemy w mieście komunikacji, bo kolej miejska jest szybsza, wygodniejsza niż samochód nawet osobowy, niż autobus. Można się przemieścić w kilkanaście minut z jednego końca Białegostoku na drugi dzięki kolei miejskiej. No to oczywiście nie, bo tu nie chodzi wcale o dobro mieszkańców, o racjonalność wydatkowania środków publicznych. Chodzi o to, że pewne grupy interesu robią przekręty, robią po prostu interesy, wyciągają dotacje na rzeczy z pozawyżanymi kosztami. Niestety. Białystok. I nie tylko. To niestety to jest zjawisko w całej Polsce. Także, że środki unijne są wykorzystywane nieodpowiednio. To bajer, że tutaj że służy to ekologii, czy ochronie środowiska, czy poprawie komunikacji, tutaj w ogóle się nie sprawdza, bo tak naprawdę ten wiadukt to jest jakiś tam sukces polityczny. Natomiast chociażby widzicie, zaraz za wiaduktem jest przejazd kolejowy i tego nie zrobiono. Tego nie zrobiono, no bo skoro wybudowano wiadukt tuż obok za wiele milionów złotych, praktycznie nad niczym można powiedzieć, ale nie wybudowano wiaduktu właśnie w tym miejscu, gdzie przechodzi dosyć akurat ważne tory, bo dworca centralnego pociągi jeżdżą w kierunku Sokółki, w kierunku Suwałk Augustowa,
Także ta linia będzie miała niedługo bardzo duże znaczenie w związku z tam pewnie z projektami Rail Baltiki, czyli pociągu w kierunku krajów Unii Europejskiej, Litwy, Łotwy, Estonii. No i tego wiaduktu akurat w tym miejscu nie zrobiono, gdzie naprawdę jest potrzebny. Za to zrobiono tam, gdzie niekoniecznie jest potrzebny. I tutaj będziemy w związku z tym stać na przykład i czekać. Od razu bym to zrobił przy okazji budowy tego wiaduktu przystanek kolei miejskiej, bo obok jest osiedle Białostoczek, czyli taki dobry punkt dający dużo potencjalnych pasażerów. No i ci ludzie bardzo bliziutko by sobie pociągi mogli przejechać na dworzec, na punkt przesiadkowy. Miasto przecież buduje teraz intermodalny węzeł komunikacyjny, czyli mogliby się tam wtedy przesiąść na inne pociągi, na autobusy w innych kierunkach. Ale tego nie zrobiono oczywiście. No nie zrobiono. Nie zrobiono tego, co trzeba, zrobiono to, co nie trzeba. Wyrzucono tutaj też ludzi. Pamiętam taką historię, że właścicielka jednego z tych domów walczyła z tą inwestycją. Wskazywała wszystkie te absurdy ekonomiczne, bezprawie w projektach tej inwestycji. Nic to nie dało. Pani niestety zmarła z tego wieloletniego stresu, z walki z tą głupotą urzędniczą. No, a my jako podatnicy płacimy i mamy niski komfort życia przez to, że tacy przestępcy, tacy głupcy rządzą nami i wykorzystują pieniądze z naszych podatków przeciwko nam tak naprawdę. No nie chciałem, żeby ten film był nudny, bo czekamy tu już, zrobiłem pauzę w nagrywaniu, ale potem mi nikt nie uwierzy. Czekamy tu już 5 minut na tym przejeździe kolejowym, przez który nic nie przejeżdża, przejazd jest zamknięty, a tam z tyłu mamy ten wiadukt, który został wybudowany zamiast w tym miejscu, gdzie stoimy, to został wybudowany tam. No. Także czekamy dalej, aż w końcu zostanie otworzony. Korek ogromny się zrobił z tyłu oczywiście. Więc tak to w praktyce działa. Wystarczyło po prostu popatrzeć na mapy przed realizacją inwestycji za wiele milionów złotych i byłoby wiadomo, że jest zaprojektowano zupełnie bez sensu. I słuchajcie, wielki sukces. Po 10 minutach oczekiwania przejeżdża pociąg. PKP Cargo. Wygląda na jakiś węgiel w węglarkach. No tak, bo przecież mamy kryzys energetyczny, nie? No też w ogóle absurd, że takie ładunki są transportowane przez centrum miasta towarowe, a nie przez jakieś tory pełniące obwodnicy kolejowej Białegostoku. Były takie projekty, jesteśmy cały czas w fazie konsultacji. Projekty są tak samo absurdalne, bo ostatni wariant właśnie tej obwodnicy pseudokolejowej obwodnicy Białegostoku prowadzi przez centrum Białegostoku, właśnie w tym miejscu, w którym stoimy. Pociągi dalej by miały jeździć i blokować całe miasto. Więc zamiast przed Białymstokiem po prostu tam jest taki też pomysł, żeby wybudować łącznicę i po prostu, żeby pociągi omijały w ogóle Białystok jako miasto, nie? Towarowe na przykład wtedy, nie? No ale to też są różne interesy, interesiki, a niekoniecznie logika, zdrowy rozsądek. No i państwo z kartonu, skutecznie nie działają widocznie różne instytucje kontrolne. Bo widzicie sami, jak to jest. No. Przejazd otwarty, ale czerwone światło się pali na skrzyżowaniu.
wygląda, proszę was. I jeszcze pieszy jakiś zawsze się trafi, który ma oczywiście zielone światełko, więc jest wesoło. O, coś, światełka urzędowi miasta padły. Latarnie uliczne nie działają na tak ważnej trasie, znowu czteropasmowej. Za to tam w tle widzicie, albo i nie widzicie na tej kamerze, że to, co kiedyś było niemożliwe, czyli budowa bloków mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie torów ze względu na hałas, wibracje i różne uciążliwości, też pewnie możliwości rozbudowy infrastruktury w przyszłości, dzisiaj ktoś znalazł jakiś trik, obszedł prawo, czy wykorzystał lukę w prawie, moim zdaniem. Kombinat budowlany wybudował tutaj blok, wieżowiec z wieloma mieszkaniami w bezpośrednim sąsiedztwie torów. Nie wiem, czy chciałbym tu mieszkać, chyba że byłbym kolejarzem i miałbym blisko do pracy na dworcu Białystok Główny, Białystok Centralny. Ale i tak mieszkanie w takich warunkach wydaje mi się, no, nie jest zbyt komfortowe, niestety. Tu też nagrywałem taki filmik, bo zobaczcie, ale to na tamtym filmie będzie widać lepiej. Dwa wieżowce obok siebie. Jeden stary, wybudowany za czasów komuny, tak zwany galeriowiec. Czyli budynek bez sensu, bo galeriowiec się nadaje na hotel w krajach śródziemnomorskich, jak Włochy. Wejścia z tarasów na zewnątrz budynku, połączonych z czymś w rodzaju balkonów. Czyli przy polskim klimacie tam zima, po prostu wychładza się mieszkanie, bo wyjście jest nie na klatkę schodową czy wejście do mieszkania, ale na właśnie na taki taras odsłonięty od, nie odsłonięty od warunków atmosferycznych. Ale obok wybudowano nowy wieżowiec. No i ciekawe, dlaczego on musi być dwa piętra niższy, czyli wiadomo, że inwestor poniósł stratę, bo dwa piętra niższy budynek razy ileś tam kilkaset metrów kwadratowych mniej sprzedanych po kilka tysięcy złotych za metr kwadratowy, no to niebagatelne straty dla inwestora, a budynki stoją obok siebie, więc dlaczego jeden może być o dwa piętra wyższy, a drugi nie może być dwa piętra tak samo, mieć takiej samej wysokości,